od roku należymy do takiej elitarnej grupy szkół noszących imię marszałka Józefa Piłsudskiego i szkół i placówek identyfikujących się z jego ideą. W tym roku, w 82. rocznicę śmierci marszałka Piłsudskiego, 12 maja, odbył się taki zlot w Krakowie. Nasza reprezentacja po raz pierwszy brała w nim udział, ale wydaje mi się bardzo okazale. Do tego zlotu należało się przygotować, ponieważ Muzeum Józefa Piłsudskiego na Oleandrach rozpisało konkurs literacki dla szkół podstawowych. Temat brzmiał właśnie ideę marszałka Józefa Piłsudskiego. Nasza grupa w wieku uczniów szkoły podstawowej wzięła oczywiście czynny udział w tym konkursie, nadsyłając na adres Związku Legionistów Polskich i Muzeum Józefa Piłsudskiego swoje prace literackie. Pobyt naszej grupy rozpoczął się od zbiórki na Wawelu, gdzie uczestnicy tego zlotu, szkoły, oczywiście poczty sztandarowe, reprezentanci szkół, nauczyciele, młodzież, rozpoczęła od takiej właśnie zbiórki uroczystej na Wawelu, po czym poszczególne delegacje schodziły do podziemi katedry wawelskiej, aby złożyć wiązanki kwiatów na trumnie w krypcie marszałka Piłsudskiego. Ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu i radości okazało się, że w kategorii szkół podstawowych jury tego konkursu literackiego przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody. I to były nagrody dla uczestniczek tych grup teatralnych, przypomnę, Pierrot i TS, pod opieką Violety Ziobrowskiej. Równorzędne pierwsze miejsca zdobyły Hania Stanejko i Maja Szmudrowska. Wielka radość, wielki zaszczyt. Uroczyście nagrody wręczył komendant naczelny Związku Legionistów w Polsce, kapitan Krystian Waksmunski. W towarzystwie całego gremium dyrekcji pracowników Muzeum Józefa Piłsudskiego i Związku Legionistów Polskich. Wspaniały sukces i, tak jak podkreślam, piękne zwieńczenie realizacji programu wychowawczego w naszej placówce. Po wielu latach wrócił na nasze tereny ogólnopolski młodzieżowy turniej turystyczno-krajoznawczy, najstarsza impreza Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego skierowana do dzieci, do młodzieży szkół wszelkich typów. Jest to impreza bardzo prestiżowa i bardzo wymagająca. Etap wojewódzki w tym roku odbył się w dniach 6-7 maja dzięki przychylności Fundacji Krzyżowa na terenie właśnie pałacu i obiektu Fundacji Krzyżowa, który udostępnił nam salę do rozegrania wszelkich konkurencji, no i swoje miejsce. Etap wojewódzki odbył się przy pięknej pogodzie. W ciągu 2 dni dzieci miały do rozegrania mnóstwo konkurencji z testem wiedzy turystyczno-krajoznawczej, z torem przeszkód terenowych, który zorganizował Piotr Snopczyński jako most linowy, bardzo atrakcyjna konkurencja. Etap odbył się w ogóle w oparciu o działaczy PTT-owskich, o ludzi dobrej woli, wolontariuszy. Wolontariusze to także członkowie PTTK, niejednokrotnie rodzice dzieci świdnickich, którzy brali udział w tym konkursie. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się 3 drużyny. 4. została wprowadzona prawem gospodarza, który taką drużynę miał prawo wprowadzić w poszczególnych kategoriach. Zatem w kategorii szkół podstawowych, czyli koło to tu, to tam przy Młodzieżowym Domu Kultury, którego mam przyjemność być opiekunem, drużyna gimnazjum nr 2, którego opiekunem była pani Ewa Heitner, i drużyna z pierwszego liceum ogólnokształcącego, której to drużyną opiekunem była pani Ewa Prystacz-Pietrukiewicz. No i musimy odnotować sukces, mianowicie nasze drużyny świdnickie spisały się bardzo dobrze. Ciekawostką jest to, że wprowadzona
właśnie z tego, z tą dziką kartą drużyna to tu, to tam w kategorii szkół gimnazjalnych. Wygrała eliminacje wojewódzkie, ale niestety, ponieważ była wprowadzona z drugiego miejsca powiatówki, nie zakwalifikowała się na szczebel centralny. Sukcesem jest zakwalifikowanie się na szczebel centralny poprzez wygranie kategorii szkół podstawowych drużyny to tu, to tam, MDK Świdnica, i to jest moim zdaniem bardzo duży sukces. Będą nas reprezentowali na finale centralnym w Ustrzykach Dolnych, bo województwo podkarpackie jest gospodarzem tegorocznego finału. Czwarte miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum 2, a szóste miejsce drużyna z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego. Wielkie podziękowania dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy, które sfinansowało nagrody, przyczyniło się do tego, że konkurs był naprawdę okazały i wywołał wiele radości wśród uczestników. Finał centralny odbędzie się w dniach 7-11 czerwca. Jest to impreza o bardzo dużym znaczeniu w Ustrzykach Dolnych. Dzieci poza zmaganiami turniejowymi, gdzie dochodzą dodatkowe konkurencje wymyślone przez organizatorów finału centralnego, czyli zarząd oddziału w Ustrzykach Dolnych i zarząd główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Te dodatkowe konkurencje ciekawe, to jest piosenka turystyczna i planowanie i realizacja wycieczki rajdu turystycznego. Zatem wszechstronnie przygotowane dzieciaki i młodzież będą miały okazję się sprawdzić już w gronie 16 drużyn w każdej kategorii wiekowej.